Dzień dobry, witajcie na kanale. Dzisiaj witam się z Wami z nadjeziora Garda, gdzie przyjechaliśmy na jeden dzień i właśnie to jezioro Garda dzisiaj Wam pokażemy. Także zapraszam na dzisiejszego vloga. A w ogóle jeszcze muszę Wam pokazać statyw, na którym przed chwilą staliście i z którego nagrywałam. O, tutaj sobie postawiłam gimbala. Także trzeba sobie radzić. Nad jezioro Garda przyjechaliśmy z Wenecji, w której byliśmy na poprzednim vlogu. Jeżeli chcecie zobaczyć naszego vloga z Wenecji, to kliknijcie tutaj. Albo tutaj pojawi się karta, w której podlinkuję tego vloga. A dzisiaj właśnie mamy dzień nad jeziorem Lago di Garda. Plan mamy taki, że wsiadamy w samochód i jedziemy zobaczyć jakieś fajne miejsce. W ogóle nasz nocleg jest najlepszy na świecie. Nazywa się Art Gallery Bed and Breakfast. I jest tu tak totalnie sielsko. Już czekają pieski, siano, traktory. Potem jeszcze Wam pokażę nasz pokój. Jest parking, jest śniadanie, więc wszystko co potrzeba. Tutaj w ogóle chyba są jeszcze jakieś pasieki. No jest po prostu sielsko, tak rustykalnie, wiejsko, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo, bardzo nam się tu podoba. Jesteśmy tu niestety tylko dwie noce, a potem ruszamy dalej. Ale gdzie? To o tym w następnym filmie. Dotarliśmy na najpiękniejszy parking na świecie. Jest tu prześlicznie, ptaszki śpiewają, trawa, kwiatuszki. Są nawet drzewa oliwne i to są małe oliwki. Mamy też drona, więc weźmiemy sobie drona i sobie polatamy i pokażemy ten piękny widok z lotu ptaka. Dotarliśmy. Ja to już jestem spocona. Liv, przepiękny punkt widokowy. Wszystko przepiękne. Już o tym rozmawialiśmy. O, droniarz. Ale dzięki temu przynajmniej będą piękne ujęcia. Pięknych ujęć. Mogliście zobaczyć albo teraz widzicie, nie wiem jeszcze jak to zmontuję, piękne widoki z drona. Także bardzo fajnie, że udało nam się go tutaj wziąć i polatać. Dobra, udało nam się w końcu usiąść gdzieś na obiad. Zamówiliśmy sobie już ja makaron, Michał kurczak po prostu grillowany z czymś tam. Tego gorąca herbata, bo jest dosyć zimno, zaczęło padać, a jesteśmy w restauracji. Nie pamiętam. Wkleję oczywiście tutaj mapkę. No duży plus, że dostaliśmy parmezan od razu z bomby, pieczywko, oliwę, sól, także, a to jest chyba taka jakaś norma we Włoszech. Już któryś raz dostajemy i to jest fajne. Zjedliśmy. Nie było to wybitne, nie było jakieś
Bardzo dobre. Było dobre. Zamówiliśmy właśnie ja makaron, Michał kurczaka z mashed potatoes. No i jeszcze kolej, herbatę. No i właśnie jeszcze ten 10% za serwis i wyszło na 142,60. Bardzo dużo. No dobra, nie, no to jest tak normalnie. Dobra, to nie jest bardzo dużo. Bardzo dużo to by było, jakbyśmy mieli 60 euro. Ale i tak jest to sporo. To jest standardowa cena za posiłek, ale jak na to, co zjedliśmy, to nibym tyle nie dał. Dobra, jesteśmy już w pokoju. Michał poszedł na dół pracować. Ja też sobie trochę popracuję. Właśnie włączam laptopa. Zabieram się za montaż i tyle. Buongiorno! Mamy kolejny dzień. Gdzie ty mi uciekasz z tym kadrem? Tutaj jestem. Dzisiaj jest dzień, kiedy wyjeżdżamy z Lago di Garda. Opuszczamy nasz nocleg i idziemy dalej, jedziemy dalej. Kierunek? Bo ja nie pamiętam. Florencja. Nad Lago di Garda byliśmy 2 dni. Bardzo polecamy w ogóle ten nocleg. Taki pensjonat, nie w takim hotelowym stylu. Super śniadania. Śniadanko jemy sobie, tak? To jest taki bufecik. I po prostu możemy sobie zamówić, co tu chcemy. A słodkości leżą sobie na bufecie. Oczywiście kawa, herbata. Jest nawet to gluten free tiramisu, gluten free ciasto, także Michał jest w niebie. No, składniki są naprawdę świetnej jakości i zamówiliśmy sobie też ser i myśleliśmy, że po prostu pani nam darzył to ser, a to jest taki dojrzewający ser, więc no, jest petarda. Genialna po prostu gospodyni, to jest takie rodzinne gospodarstwo, w której jest po prostu 5 pokoi. My dostaliśmy najlepszy pokój, bo jesteśmy jedynymi gośćmi, więc pani mogła sobie na takie coś pozwolić, za co serdecznie dziękujemy. Art Gallery, Bed and Breakfast, bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Oczywiście wystawimy zaraz opinię na Bookingu, na TripAdvisor, gdzie tam się da. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że w sumie spędzimy większość dnia w aucie. I kierunek właśnie Florencja. Także dzisiaj oprócz tego, że będziemy jechać samochodem dosyć sporo, nie będzie się działo nic więcej. Także zakończę tego vloga. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. A, i nie zapomnijcie o subskrypcji i zostawcie łapkę w górę, żeby nie przegapić... Nie, łapka w górę nie jest po to, żeby nie przegapić kolejnych filmów, ale subskrypcja już, tak? Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa!